Dzień dobry Państwu. W naszym cyklu Mój Dramatyczny dzisiaj gościem jest pan Wojciech Duriasz. Witam pana serdecznie. Witam również serdecznie, witam Państwa. Pośród różnych gości naszego cyklu pan Wojciech Duriasz jest osobą wyjątkową, ponieważ jest aktorem, który pracował w Teatrze Dramatycznym nieprzerwanie ponad 40 lat. 42 lata dokładnie, w latach 1963-2005 był pan aktorem Teatru Dramatycznego. Szukałem aktorki, aktora, którzy mogliby się pochwalić równie długim stażem i nie znalazłem. Ale to w takim razie pozwoli pan, że sięgnę do pana pamięci i do samych początków. Jak to się w ogóle zaczęło, że pan trafił do Teatru Dramatycznego? Bo ten pierwszy spektakl, w którym pan tutaj się znalazł w obsadzie, to była Śmierć porucznika, prapremiera bodaj sztuki Mrożka w reżyserii Aleksandra Bardiniego. A u profesora Bardiniego zrealizował pan też spektakl dyplomowy w szkole teatralnej, czyli tak, operę za trzy grosze Brechta. Potem jeszcze reżyserował sztukę tutaj, Czerwone Róże. Tak. Ale za sprawą profesora Bardiniego stało się, że pan trafił tutaj do Teatru Dramatycznego? Poniekąd tak. Profesor był nadzwyczajnym profesorem. Właściwie był, można powiedzieć, wyjątkowym w ogóle w historii szkoły, ponieważ był takim reżyserem, który nie pozwalał nikomu być, ośmieszyć się po prostu na tych egzaminach. Czekaliśmy na niego najdłużej ze wszystkich, jak się spóźniał, bo wszyscy się spóźniali, ale on czasem się bardzo spóźniał, a myśmy zawsze czekali. Jak inni tam nie przychodzili przez powiedzmy pół godziny, to raczej było wiadomo, że można było już sobie pójść, bo nie przyjdą. Poza tym można powiedzieć, że był takim reżyserem, który potrafił animować aktora. Jeżeli widział, że aktor już sobie nie daje rady z postacią, to potrafił go tak zaanimować, że ten aktor potem się okazał jeden z lepszych w zespole. Ale ponieważ wszyscy byli u niego bardzo dobrzy, więc nie można było wyróżnić kogoś wybitniejszego z tej gromady. On również wykładał piosenkę i tutaj jeszcze więcej gromadziło się słuchaczy. Ja nie bardzo wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, ponieważ miałem taki moment w swoim życiu, gdzie ojciec wyjechał na rok za granicę. Została mama, młodszy brat, mam młodszego brata, 7 lat. Przepraszam, wtrącę tylko, bo skoro wspomniał pan ojca, to warto powiedzieć o tym, że to jest niezwykle zasłużona postać, bo to był... Jeśli mogę, wie pan. Proszę bardzo, to warto o tym powiedzieć. Nie sądziłem tego. Myśmy z bratem po śmierci ojca wiele lat próbowali wydać jego pamiętniki, wspomnienia jego z wojny i dopiero w zeszłym roku Bellona zdecydowała się wydać te pamiętniki. No, również i z naszymi komentarzami. Ja taki króciutki rozdział tam popełniłem, kiedy się spotkałem po raz pierwszy z ojcem, to było już w 1945 roku, dlatego że ojcu się udało przeżyć tę wojnę. Ojciec był pilotem wojskowym. Wojna go zastała w momencie, kiedy polscy piloci transportowali nasze te PZL-ki RWD do Rumunii, żeby Niemcy nie mogli zniszczyć i aneksować. W każdym razie. No i się nagle dowiedział, że już nie ma po co wracać po kolejny samolot, żeby go przerzucić, bo już byli Niemcy, więc tam się potem przedostał, prawda, przez Francję, wylądował w Anglii i walczył w bitwie o Wielką Brytanię. W 40 roku, jak wiemy, bitwa o Wielką Brytanię to nie była cała ta czteroletnia czy pięcioletnia, tylko ona trwała, nie wiem, chyba 3 miesiące i się skończyło, prawda. Ale była kluczowa. Mówię o walkach powietrznych. Ojciec wojnę właśnie tą spędził w brytyjskim dywizjonie 213, a potem bywał w różnych polskich. Między innymi był, latał również i w 303, ale był dowódcą 302, tak zwanego poznańskiego dywizjonu. No, przeżył tę wojnę. No, był odznaczony, ale też również przeżył
straszny zawód, kiedy się okazało, że w defiladzie tej zwycięstwa no, zakazano polskim, ale nie tylko polskim, i tym pilotom czeskim brać udziału w tym. I oni stali sobie tam w tym tłumie, jak to się mówi, łezkę łykali. No bo naprawdę przecież no, życie stawiali na ten. Także a to doświadczenie ojca nie chciał pan kontynuować tej tradycji? Pod kątem, proszę pana, jak ja to mówiłem, pod kątem niewiadomej, to tak. No bo tam nie wiadomo było, jak ojciec startował, to nie wiedział, czy wróci. Ja się urodziłem, mogę powiedzieć tak, gdzie? Proszę bardzo. Ja się urodziłem w przedwojennym Stanisławowie. To jeszcze wtedy było polskie takie. Dzisiaj to się nazywa Iwano-Frankowsk. Niestety nie byłem tam już więcej, więc trudno mi powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda. W każdym razie matka uciekała od Niemców. Jak już musiała mnie urodzić, to urodziła mnie w Stanisławowie tam nad Dniestrem. A potem uciekała od Sowietów, bo się ich bardziej bała niż Niemców. Wylądowaliśmy w Polsce, już nie pamiętam kiedy, bo to było dawno. W każdym razie wojnę spędziliśmy w różnych miasteczkach polskich. Kozienice, Świdnica, Radom, wie pan, i tak dalej, i tak dalej. Mam takie, jak przez jakąś taką mgłę wspomnienia z różnych takich, tam waląca się kamienica naprzeciwko naszej po wybuchu bomby, atak Messerschmitta, gdzieś tam byliśmy w jakichś takich ogródkach z matką, która mnie chciała się schować w tym domku, ale domek był zamknięty, więc mnie rzuciła na ziemię i przykryła swoim ciałem. W każdym razie to są takie dosyć odległe. W 1945 roku udało jej się przedostać przez tą linię demarkacyjną do Niemiec. Ja wiem, że byłem zawinięty w jakąś kołdrę, tam miałem milczeć, nie odzywać się, jakoś to wszystko się przedostało. No i ojciec tam do nas przyleciał, do takiej miejscowości Alhorn. I tam blisko lotniska miałem ojca poznać. Obaj byliśmy rozczarowani, o czym piszę w tej książce, ponieważ ojciec myślał, że on dosyć mocno zbudowany był taki, no, ciasno mu się siedziało w Spitfire, bo w Spitfire bardzo był wąski, mocny w ramionach, no ale i myślał, że jak pamiętał swoje dzieciństwo, kiedy miał 5 lat, a wychowywał się na wsi, więc tam to była obuzerka niezła. A tu zobaczył chłopczyka takiego anemicznego, którego wychowywały 4 kobiety plus dziadek, a że dziadek był kolejarzem, więc wędrował. To była matka, siostra i ciotka, babcia. A ja byłem zaskoczony tym, że zobaczyłem potężnego faceta, którego w ogóle nie znałem, którego po raz pierwszy widziałem. No i czułem szalony respekt. A z kolei matka wyrobiła we mnie obraz ojca, że on jest jakimś niezwykłym, wie pan, bohaterem. Potem jak się już widziałem go, jak on latał, no to dopiero było dla mnie niesamowite wrażenie, jak on tam nad nami robił takie różne akrobacje. No i bałem się go strasznie. On trochę chciał mnie nauczyć, wie pan, tego, żebym się nie bał huku, żebym się nie bał bólu. No to były takie między nami dosyć takie nieprzyjemne starcia. Ale był również, bardzo się starał mną zajmować. I pamiętam, że czytał mi książkę, książeczkę. Była taka książeczka, taka, no tej wielkości taka, ale gruba. I on czytał mi tę książkę. Miejscami mówił prawie na pamięć. Ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, bo ja miałem 5 lat, potem miałem tam trochę 5,5 czy tego. A on co jakiś czas ciekły mu łzy po policzkach. W ogóle ich nie wycierał, nie wstydził się tego w ogóle. To był dla mnie taki przełom, że widziałem potężnego faceta, który kieruje taką potężną maszyną, bardzo głośną taką. A przy okazji czyta mi coś, co go tak szalenie wzrusza. Wie pan, co to było? Pan Tadeusz. Pan Tadeusz, tak. Myślałem, że albo Pan Tadeusz, albo trylogia. Tak. I to była Pan Tadeusz, był wydany po polsku, albo w Anglii. Tam tylko sam tekst, żadnych takich. Ja mam tę książkę, do dzisiaj przechowuję to jako taki swoisty pamiętnik. I to, dlaczego o tym mówię, że jego koledzy rozjechali się w różne strony świata. Ojciec również miał jakiś tam
mógł się zaczepić w Kanadzie, czy w Australii, czy w Pakistanie nawet, wie pan. Ale on wybrał Polskę. Dlaczego? No bo przecież miedza, na której grusza rośnie, prawda, no bo jak młode pachole, nic mu nogi nie utrudnia, prawda, może tego i tak dalej, i tak dalej. No. Zachował się jak latarnik. Tak, tak. No i potem tutaj jak wróciliśmy, to został przyjęty do sztabu tego lotniczego wojskowego, ale niestety przyszedł rok 50, nastąpił proces Jeleńskiego Komara. I to było tak, że, czy ja nie za dużo mówiłem? Proszę bardzo, to, proszę. Oni sobie tak wymyślili ówcześni władcy, że część tych tak zwanych agentów, prawda, którzy wrócili z Zachodu, głównie chodziło o oficerów, to oni połowę ich zamknęli, ale połowę zostawili wolnych. W takim sensie, że nie odebrali mieszkania, nie? Ale musiał pracować. Miał limit płacy i miał powiedziane, że może tylko i wyłącznie wykonywać pracę fizyczną. I on pracował przez 7 lat na ulicy Tatarskiej w takim przedsiębiorstwie robót komunikacyjnych. No, szyny nosił, wie pan, podkłady takie, tego tam. Jak się ludzie tam zorientowali, kim on jest, to zrobili z niego magazyniera, żeby dalej, jak się tylko władze to wiedziały, że on jest magazynier, to go natychmiast zdjęły i znów do tych podkładów. No było marnie. Ja do szkoły chodziłem w kaloszach, które on dostawał tam z tej PRK. Jego płaszcz taki podgumowany miałem, wie pan, zateczkę mi służyła jego stara, wysłużona oficerka, którą takim kołeczkiem zatykałem, bo ten pasek się urwał, wie pan, co ty. Także no, babcia mi inicjowała ojca stare mundury, także miałem czym chodzić, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale, no, dostałem się do liceum plastycznego. Pięcioletnie takie było liceum plastyczne. Oczywiście niepotrzebnie, bo nie miałem chyba żadnych zdolności takich, jak mój dziadek mój był świetnym malarzem, ale w każdym razie, ale będąc w szkole, polonistka stwierdziła, że ktoś musi mówić na akademiach wiersze. No i spośród tam różnych wybrała mnie i ja parę takich konkursów wygrałem, okazało się. Nawet, no wszystko jedno, to już żeby nie przesadzać. I jak składałem papiery na architekturę wnętrz. Ale jak przeglądałem, wie pan, te wszystkie terminy do wyższych uczelni, nagle się okazało, że pierwsze egzaminy to ma szkoła teatralna. No tak, takie było bycie. Najszybciej, myślę, sobie zaryzykuję. No i zaryzykowałem. No i się dostałem. A jak już się dostałem do szkoły teatralnej, no to zaczęło mieć coś jakoś tam. Może mi się uda i... Przepraszam. No i teraz tak. Pan Bardini, który był rektorem, wtedy był taki słynny też aktor, dyrektor Teatru Polskiego, Jan Kreczmar, on był takim, był moim jakby promotorem, ale był również jednym z profesorów, był właśnie pan Aleksander Bardini. No i takie rozmowy były, on się mnie spytał, gdzie ja tam się chcę wybrać, ja mówię, nie wiem, no. Najlepiej, żebym został w Warszawie, to wtedy matkę się pomagał. Ale w szkołach teatralnych, nie wiem jak teraz, ale w tamtych czasach był taki trend był właściwie, żeby wszystkich tych absolwentów ulokować poza dużymi miastami. Chodziło, oni tak przynajmniej mówili, że tam będziemy mogli dużo grać i różnych postaci i wtedy tak, a tutaj w Warszawie to tylko będziecie grali Ogony. No ale ja mówię, dobrze, no to pogram tego Ogona przez rok. No mówię, wiesz co, to idź do Kazia Dymka, wiesz, powiedz mu, że ja cię przysyłam. No to ja poszedłem, prawda. Dymka, który był wtedy dyrektorem Teatru Narodowego. Tak, kiedy był wtedy Teatru Narodowego, starałem się ubrać elegancko. Tak. I w końcu ta sekretarka, proszę pan, wie pan, pan dyrektor, może pana przyjąć. No przyszedłem. Pan Kazimierz, właśnie to cały czas mówię o ludziach, którzy nie żyją, to tak nieładnie o nich mówić coś właściwie. No dlaczego? No. To historyczne postaci są. On siedział, pisał coś tak tam, no to tak pisał, a ja stałem, no co miałem, to powiedziałem, dzień dobry, stoję. W pewnym momencie podniósł. Co ty tutaj robisz w ogóle? Już nie będę powtarzał słów, jakie on używał, a które my znamy, tak. Znając pana Kazimierza. Tak, z legendy. Więc tak. Ja w ogóle od razu, bo pan Aleksander mówi, kto?
No właśnie pan, czy ten Olek zwariował, mówi, kogo on mi tu przysłał, mówi. Co ty sobie wyobrażasz? No i, wie pan, już się tak zaczęło, że ja po prostu straciłem oddech, już nie wiedziałem w ogóle co tego. No i tak stoi, on mi mówi, przecież ty w ogóle nic, powiedz coś, no powiedz, stań tam, powiedz coś. Tak. No ja ciebie w ogóle nie słychać, to jest, no ja już wie pan, zapadałem się tak w siebie, że już w ogóle zapomniałem języka polskiego. A wtedy jeszcze troszkę mówiłem po angielsku, więc w każdym razie, no i stoję. On tak na mnie patrzy, no tak, a ty co się tak patrzysz? No tego stąd. Przyjdź do mnie za miesiąc, może coś dla ciebie znajdę. Nie? O, ten Olek to jest dopiero, no naprawdę. No i wróciłem do szkoły teatralnej. To było takie godziny przedpołudniowe, to było pusto, ale nadziałem się na profesora Świderskiego Jana. Mm-hmm. On nie był moim wykładowcą w żadnym tym. W każdym razie, jak ja tam wszedłem, tak stanąłem w tym holu, to on tak przeszedł koło mnie, ale tak się cofnął, mówi, co ci jest, co jest, chory jesteś? Bo myśmy się znali przez te 4 lata. Ja mówię, nie, wszystko w porządku. No ale nie, no przecież widzę, no poczekaj, chodź, no co jest? Przeziębiony, coś tego. Ja mówię, nie, panie, ale no co, powiedz mi przecież. Tak? A ja mówię, ale skąd wracasz w ogóle to? Ja mówię, wracam od dyrektora Dejnika. Tak? Oj, to chodź tutaj do mnie, tylko masz mi wszystko słowo w słowo powtórzyć, jak rozmawialiście. No umierał ze śmiechu przez cały czas, jak ja mu opowiadałem. Powtarzałem te rozmowy. Potem mówi, co robisz jutro rano? Ja mówię, no nie wiem jeszcze, masz przyjść do mnie do teatru o 10:00. No to poszedłem. A mi wysunął papier i mówi, podpisz się tutaj. Jesteś u mnie w teatrze. No i tak to wygląda. No bo niekąd za sprawą Dejmka został pan tak, aktorem teatru tak, dramatycznego. Tak, a już miał wtedy właśnie Józka Duriasza, który jest moim stryjecznym stryjkiem, chociaż jest tylko 2 lata ode mnie starszy. Ale nie mówię do niego stryju, tylko oczywiście. W każdym razie no, powiedziałem na koniec, mi, dobra, będę miał 2 Duriaszów tam. No tak. No i Józef właśnie, zresztą niedługo odszedł, prawda? On potem odszedł, tak. No Józef miał skomplikowany ma życie, ale tak, warto z nim porozmawiać. On trafił do Dejmka. Tak. No ale Józef to inny wymiar w ogóle, no to jest... Tak. Ja się nim w ogóle nie porównuję. No i nastąpiła ta premiera, prawda? Śmierci porucznika tak, i tak. I to był początek. No, w tych pierwszych latach pana tutaj pracy w Teatrze Dramatycznym, reżyserem, u którego pan gra najczęściej w jego spektaklach, to jest Ludwig René. Bardzo zasłużona postać tutaj dla teatru dramatycznego. Tutaj to są po kolei role w Letnikach Gorkiego, Don Juan Frisza, Po upadku Millera, gdzie pan grał to ciekawe. Ze Świderskim Janem właśnie i z Elżbietą Czyżewską. Ja to chciałem skomentować. To proszę bardzo. Mogę? Tak, oczywiście. Ponieważ jak już została obsada zrobiona, to wszyscy zaczęli mi gratulować. Ja nie wiedziałem co. A mi, słuchaj, ty jesteś, wiesz, ten młody Mac, jak on się nazywał? Quentin. Tego młodego Quentina. Ja mówię, ale kto gra tego? No a kto? No dyrektor gra, Jan Świderski. No, no dobrze, no i zaczęliśmy próby. I co była moja kwestia? To ja oczywiście ją czytałem, a pan Jan Świderski powiedział, ale wiesz co, do reżysera, wiesz co, to chyba jest kwestia starego, już starszego, nie tego młodego. Krótko mówiąc, zostało mi kilka kwestii, ale byłem młodym Quentinem także. No. A z Elżbietą Czyżewską, jak się grało, to była gwiazda wtedy. No tak. No Elżbieta była bardzo atrakcyjną kobietą i no, sobie taką wymyśliła scenkę, że można ją było przez sekundę oglądać prawie nagą. Mm-hmm. No, taki rodzaj ręcznika czy szlafroka przekładania. No, ale ja ją tylko pamiętam z tego, że pan Jan Świderski namówił ją, żeby ona pływała w tej fontannie, która jest tutaj przed wejściem nagą. Mm-hmm. Żeby się na chwilę zrzuciła szlafrok i żeby tylko opłynęła do tego.
już nie pamiętam, jaka to była wstawka finansowa, ale wszyscy piliśmy z tej okazji. No tak, to była ważna też premiera. Ona była bardzo zajęta sobą, bardzo. Tak, to był taki okres, który zaraz potem ona, myślę, że zrobiła błąd. Wyjeżdżając. Tak, zdecydowanie. To nie dlatego, że potem się już dowiedziałem, że tam ona no, nic nie ugrała, tylko że tutaj miała wszystko i mogła mieć jeszcze dalej długo, długo. No takie to są losy też aktorek, aktorów. Z tych innych przedstawień, które tak. pan gra w Teatrze Dramatycznym, u Ludwika René to jeszcze są Wędrówki Mistrza Kościeja, Gelderode, Meteor i Anabaptyści, Nirenmata. To sztuki Nirenmata były wtedy no, taką podstawą repertuaru teatru dramatycznego. Ale też Mądremu Biada Gribojedowa, Kroniki Królewskie, też słynny spektakl według Wyspiańskiego. Marchołt Gruby Asprośny Kasprowicza, Juliusz Cezar Szekspira, Fotofinisz Ustinowa. No cała lista. Ja w ogóle nie pamiętam tego, co pan czyta. Znaczy wie pan, tak jak pan czyta, to ja mi się przypomina, ale gdyby pan mnie kazał to powymieniać, to bym bełkotał po prostu. No było tego dużo. Nie, ja po prostu nie prowadzę kroniki. Nie zbieram zdjęć, wie pan, nie prowadzę kroniki. Nie staram się być takim kronikarzem, wie pan. Po prostu mnie interesuje przede wszystkim to, co jest przede mną jeszcze, które może być przede mną. No i dzisiaj to jest wszystko. No ale mimo wszystko zachęciłbym pana do troszkę do wspomnień. No choćby jak pan pamięta Ludwika René, bo aktorzy dobrze wspominają pracę. No był to no, bardzo rzeczywiście pan taki, jakby go tu określić, myśmy go złośliwie nazywali, mówili o nim Ludwik René Niekler. Ale to staraliśmy się tak między nami tylko. I ten, no, był bardzo to człowiek niesłychanie oczytany, erudyta, świetnie to wszystko opowiadał. No i miał swoją wizję, swoją wyobraźnię i wszyscyśmy tam się u niego dobrze czuli. Co mogę powiedzieć, no bo bardzo życzliwy, bardzo pomagał kolegom, również nawet finansowo, jak trzeba było. I przyjemnie go było słuchać, jak on opowiadał właśnie szczególnie o literaturze. No to no, niezwykła wiedza. Ilość rzeczy, które on sobie zawsze przygotowywał do każdej premiery, to była imponująca, to dzisiaj nie do pomyślenia, bo tego pan tutaj nie ma, pan tego. No tak. Tylko to trzeba wziąć i czytać, no po prostu. I wtedy jakby bardziej wchodzi do głowy. Także no miałem taki, tak, bardzo również byłem jednym z tych, których on namówił na taki wyjazd wakacyjny w góry, bo on lubił tam jeździć i po prostu pomagał mi, bo ja tam nie bardzo miałem co jeść, wie pan, to on no, zafundował mi w tamtym pensjonacie, gdzie on z żoną mieszkał, to tam przychodziłem na obiady. No to Ludwik René, ale też oczywiście grał pan u innych reżyserów, też z takiego młodego zupełnie pokolenia, którzy wtedy się pojawili w Dramatycznym na przykład. No to była rola wnuczka w tym właśnie spektaklu Noc Cudów. Ma pan jakieś wspomnienia z nią związane? Miałem pogrzeb swojego mojej pierwszej żony, jej dziadka. W każdym razie ten pogrzeb odbywał się we Włochach pod Warszawą i było zimno. Troszkęśmy zmarzli na tym pogrzebie. Moja teściowa zrobiła dobre jedzenie, postawiła oczywiście alkohol, no jak to tam w zwyczaju jest. W każdym razie wypijałem ten alkohol i tak cały czas się kontrolowałem, ale czułem, że jest okej, okay, że ja pamiętam, że wszystko jest u mnie pod kontrolą, jak to się dzisiaj mówi. No i w pewnym momencie zbliżyła się już godzina, a grałem wieczorem właśnie ten spektakl z rolą wnuczka. Więc wsiadłem w kolejkę taką WKD, która wtedy dojeżdżała do Warszawy z tych różnych takich podmiejskich miejscowości. Wszedłem do teatru, a wszystko jest pod kontrolą. Ja swobodnie tutaj rozmawiam, swobodnie się charakteryzuję, przymierzam się.
I wtedy ta mała scena była, no nie tutaj, tylko była... Tak zwana sala dole, prób. Tak, sala prób. I byliśmy przedzieleni, nie było tam garderób, tylko była jedna taka duża sala, była przedzielona szafami, tam gdzie wisiały te nasze garderoby. No, lustra, krzesełka, po jednej stronie panie, po drugiej stronie panowie. No i jest przerwa, a ja jeszcze nie powiedziałem o tym, że zaczynałem to razem z panem Kęstowiczem. No, otwieram gębę, usiłuję coś powiedzieć, ale wszystko pamiętam. Wszystko doskonale ostro widzę i sytuację tę. I nie mogę języka, język w ogóle mi się w trąbkę zwinął i zaczynam bełkotać coś. No i koledzy tam, korzystając z tego, że nic nie mówili, ale stali za mną, to mówię, ty pijaku, ty gnoju jeden, ty. Pan Kęstowicz, pan Pietruski, Rysia, powiedzieli, kawa pod lustrem stoi, szybciutko duszkiem wypij. No i dobiliśmy tak do przerwy, siadam tam, cały jestem ugotowany i słyszę panią Szaflarską, jak mówi, Wojtusiu, czy możesz tu do mnie podejść? No i zasuwam, wie pan, pełen najczarniejszy myśli, a jakoś tak się zbiegło, że jedna z naszych koleżanek, pani Mirosława Krajewska, śpieszyła się do Łodzi na pociąg, bo tam grała w jakimś filmie. Tak. No i przyspieszyli to tempo i pani Danuta mi tak, Wojtusiu, słuchaj, to, że jedna z koleżanek śpieszy się na pociąg do Łodzi, bo tam będzie pracowała, nie wypada, żebyś ty tak strasznie źle mówił dzisiaj. Tak. No tak, tak. Że tak delikatnie. Tak, tak, tak. Tak. A były duże problemy z alkoholem w Teatrze Dramatycznym? Wpada czasem? Nie, znaczy, no nie tak jak dzisiaj pewnie w ogóle jest teraz. Teraz szczególnie, wie pan, w filmie, w jakichś serialach teraz nikt nie pije, bo wszyscy się boją stracić pracę. A kiedyś to był jakiś taki, nie wiem, element przyjaźni. Wie pan, no niektórzy liczyli, że pozbywają się w ten sposób tremy, że są śmielsi tacy, odważniejsi, wtedy są w pomysłach ciekawsi. No zamiast narkotyku, to co jest powszechne w kinach amerykańskich i w ogóle zachodnich, ale no, nie, no, drugi, trzeci plan, wie pan, pozwalał sobie, no pierwsze nie, aczkolwiek przecież pamiętamy wiele przykładów, gdzie koryfejusze pozwalali sobie pociągać i wtedy nie wiadomo było, co robić, no, czy przerywać przedstawienie, czy nie. Tak. Nawet tutaj w tym teatrze. No w każdym razie ta kawa chyba się przydawała, prawda? Kawa się przydała, aczkolwiek powiem panu, że kawa na mnie nie robi wrażenia. Herbata tak, mocna, ale kawa nie. No tak. To jeszcze chciałem panu przypomnieć jeden spektakl, również młodego wówczas reżysera, Helmuta Kajzara. To była Guernica Arabala. I tu na odmianę Maciej Karpiński, wówczas recenzent w Sztandarze Młodych, napisał o panu taką rzecz. Na specjalną uwagę zasługuje ciekawy ewenement, swoiste zwycięstwo aktora, który przez cały czas nie wypowiada ani jednego słowa. Zmieniając zakończenie Guerniki, reżyser kazał Wojciechowi Duriaszowi, grającemu rolę oficera, wyjść przed kurtynę i pozostawać tam bez słowa aż do czasu, kiedy zostaną zmienione dekoracje do następnej jednoaktówki. Duriasz chodzi sobie przed kurtyną, papierosa pali, kajdankami się bawi, a od czasu do czasu spogląda bacznie na widownię. I ciekawa rzecz. Wszyscy wiedzą, że się skończyło, ale jakoś nikt nie ma ochoty zacząć klaskać. Kilka prób sporadycznych oklasków Duriasz tłumi w zarodku. Ciekawe, ostre zakończenie tego drapieżnego dramatu. Zaskoczył mnie pan. Całkowicie. Nie pamiętam tego? Ja nawet myślałem, że to będzie taka sztuka, gdzie ja byłem na krzyżu, wisiałem goły taki. Co to była za rzecz? No, to nie była Guernica chyba w takim razie. Ja tu panu nie pomogę. Nie, w ogóle tego nie pamiętam. W ogóle. No ale to znamienna rzecz, że taką... No ale skoro tak napisane, wie pan, to ja nie protestuję. No parę rzeczy w moim życiu było, o których nie mam pojęcia dzisiaj.
jak Jurek Zelnik, jak mówi, ale to nie ja. To nie ja to. No tak, ale to pan zagrał no, taką znaczącą rolę Tadeusza w Śniegu Przybyszewskiego w reżyserii Ignacego Gogoleskiego. Nawet chciałbym powiedzieć nieskromnie, że główną. No tak, tak, tak. Tym bardziej, że towarzyszył mi kolega Zbigniew Zapasiewicz i Janina Traczykówna i Maja Wachowiak tak. W rolach tych dwóch. I pani Damięcka, matka tych dwóch. Tak, tak. Irena Górska-Damięcka, tak. Ale to ciekawe, co pan mi powiedział. Nie, teraz sobie na pewno nie przypomnę. Chyba nie wiem, czy w ogóle sobie to przypomnę. Tego Tadeusza pan nie pamięta? Nie, tego. Guernikę? Tego z tej Guerniki, tak. No myśmy mieli problem z tym reżyserem, pamiętam, bo on miał taki inny obyczaj niż na ogół reżyserom. No może Gruza się do niego zbliżył, bo on rozdawał rolę. Panowie wiecie, co gracie, tak. No dobrze, to bardzo proszę na scenę. No i wychodzili na scenę. No słucham panów. Pan wie, co pan gra? No tego, no dobrze, a pan tak, tak. No to proszę. Czytaliście to panowie? Wiecie, o co chodzi? Pomagał, żeby aktorzy proponowali coś, z czego on by potem mógł ulepić. Także to jest no, ale to różne. Pan gorzej się panu pracowało z takimi reżyserami, którzy oczekiwali inicjatywy? Tak, tak. Bo ja lubię wiedzieć, co reżyser wie, co by chciał. Wie pan, bo to, no, to taka improwizacja to jest, no to co? No to coś pan może zaimprowizować, ale co? W którą stronę, prawda? Przy tych możliwości są dziesiątki. A to w takim razie nie wiem, czy pan dobrze wspomina pracę z innym reżyserem, który przynajmniej legenda tak głosi, był niebywale wymagający wobec aktorów i wiedział, co chce uzyskać. Domyśla pan, o kogo mi chodzi? Nie wiem, Maciek Prus? To w dalszej kolejności, ale przede wszystkim Jerzy Jarocki. A, Jarocki, tak. Bo pan grał na Czworakach, czyli w tym pierwszym przedstawieniu, które on tutaj zrobił. I później jeszcze w Królu Lirze. Tak. No wie pan co, no, to był bardzo rzeczywiście człowiek odpowiedzialny, szalenie taki opowiadany, opanowany, ale w końcu on naprawdę wiedział, czego chce. I czasami potrafił zademonstrować aktorowi, że na przykład, proszę pana, jak ja pana proszę, żeby pan spadł z szafy, to nie jest problem. Proszę bardzo, wchodził na szafę i spadał. I to było takie dla nas... Andrzej Szczepkowski stawał na głowie u niego. Tak, no i właśnie, no nie tylko, Zapasiewicz również. No niestety panowie mieli słabe ręce, więc nie mogli stanąć tak. No to pod szafą musieli, pod ścianą mogli to zrobić. On, żeby nas przeszkolić, teatr sprowadził takiego... z Legii, dzisiaj to się Legii, kiedyś to się CWKS nazywało, takiego majora gimnastyka i on tutaj dał nam, na tej sali chyba, nawet tutaj myśmy, nie, przepraszam, na samej górze, tam gdzie była malarnia, już wiem, tak. No i biedna pani Danuta Szaflarska, chodziło o zrobienie takiego koziołka przez stojącego takiego na czworakach kolegę i ona zamiast schować głowę, no to poleciała prosto. Potem chodziła w kołnierzu dosyć długo. No, a tamci musieli pracować, żeby na rękach pod tą szafą, bo tam szafa to na czworakach grała bardzo ważną rolę, nawet ważniejszą niż sami aktorzy. Bo ja się kiedyś spotkałem z takim przypadkiem, że kogoś tam zaprosimy, ale biletów już nie było. No i taki tam od tej kasy odchodzę i facet taki do mnie, przepraszam, pan potrzebuje bilety, tak, a to ja tu mam takie dwa, chce pan? Ja mówię, no bardzo panu dziękuję, ale dlaczego pan chce? Nie wie pan, ja to już widziałem, a ja tylko przychodzę na szafę. A nie wiem, może to państwu trzeba wyjaśnić, na czym no, to polegało. Tak, proszę. Otóż szafa stała prawie na pierwszym planie, także było no widać ją było, prawda? Taki był monument. W pewnym momencie się otwierała, była wyłożona lustrami w środku. Trawnik był, gdzie kwiaty takie rosły, w głębi jakieś takie drzewka, ale to
To jest tylko pejzaż sam tego. A między tym wszystkim się poruszały chyba cztery, na ogół cztery, czasami pięć. Stripteaserki. Wszystkie miały blond takie, peruki takie. No. I chodziły, prawda, i zrywały te kwiatki, ale odbijały się w lustrach, więc widać się było i z przodu, i z tyłu. No i wtedy wszyscy tak wstawali i się rozlegały krzyki, siadaj pan, panie, co pan tam, siadaj, co pan, co pan nie widzi. No tak, tak to takie to było niesamowite. Atrakcja spektaklu. Tak, ale z góry były wysłonięte, ponieważ inspicjent się zorientował, że obsługa techniczna teatru zaczyna szwankować, ponieważ wszyscy obsługujący byli tam, więc to pręciutko zabudowali. No więc to był spektakl rzeczywiście imponujący. Świetną rolę tutaj zagrał kolega Zapasiewicz. A Jarocki wobec pana miał jakieś szczególne zadania, wymagania? Coś tam gdzieś tam miałem zawyć, wie pan, jakoś taki, wie pan, ten, ale nie miałem takiego zadania, wie pan, tym. Także nie, no, sympatyczny pan. A bo pan tutaj, jak pytałem o tego wymagającego reżysera, to wymienił nazwisko Dejmka, bo u Dejmka też pan grał w Sułkowskim. W Sułkowskim, tak. I to... No nie zapomniał mnie. A właśnie. Nie zapomniał mnie z tego widzenia. On miał ode mnie wymagania, szedł na koniec widowni, mnie tam pchał, wie pan, w głąb sceny i kazał mi krzyczeć. Różne takie wojskowe. Takie, te. I czy słychać? Bo ja tam grałem po prostu żołnierza. No. Tak. Także. Ja nawet poszedłem, przepraszam, że ten, nawet poszedłem do dyrektora, ponieważ uważałem, że on się nade mną znęca. No, młody aktor, wie pan, że... Poszedłem, a dyrektorem wtedy pan Gustaw, i ja powiedziałem, że ja nie mogę, bo jak ktoś do mnie takimi słami się odzywa, to mnie... Odruchowo mi się ręka, wie pan. No ale... W końcu nie uspokój się, no jak to, przecież wszyscy Kania kochamy. No jak to? No i naprawdę nie możesz wytrzymać, mówi. No przecież no człowieku, no jak to, co ja mam zrobić? Co mam mu powiedzieć, że ty go nienawidzisz, że chcesz go uderzyć? No i wytrzymałem jakoś do końca. Ale mówię, że panie za nim, wszystkie panie zaszalały, w ogóle go prawie po rękach całowały. I ten, ale był to wybitny reżyser, to nie ulega kwestii, tak. No tak, tak, przeszedł do historii na pewno. Zdecydowanie tak. No a z tych jeszcze ważnych reżyserów teatru dramatycznego wtedy, Maciej Prus. Tak. Pan gra u niego w Nocy Listopadowej u Kasińskiego i tam jeszcze w tym teatrze satyrów też. Tak, Diabła grałem tam. Tak. Generała w operetce Gombrowicza. Tak. No i później już w latach 80. jeszcze tutaj Maciej Prus robi sztukę Słobodzianka Car Mikołaj, gdzie pan gra rolę tytułową. Tak, tytułową. W każdym razie, wie pan, chcę powiedzieć tak, że rzadko się zdarza, żeby byli właśnie tacy reżyserzy czy reżyserowie, jak nie wiem, powiedzieć ładniej, który by się interesował nie tylko pierwszym planem, wie pan, nie tylko tymi koryfejuszami, tylko również ten drugi plan i trzeci. I on niczego nie puszczał. On wiedział, na czym to polega. I no, po prostu chodził do każdego. I właśnie on potrafił animować aktorów. On czuł, że ktoś sobie nie daje rady, to on mu co do gestu, jak rękę, jak się poruszać. I to było rewelacyjne. No i właśnie takim, czyli to był takim drugim po Bardinim reżyserze, który ja spotkałem. I właśnie Maciek Prus był takim, no, od tej strony właśnie był takim wyróżniającym się reżyserem, którym się świetnie pracowało, dlatego że ja się nie bałem kompromitować, ponieważ jeżeli coś proponowałem, to ja wiedziałem, że albo mnie obetnie, albo mi coś podpowie i to jest fantastyczne. A proszę powiedzieć, no bo pan pracował w różnych okresach teatru dramatycznego,
A te lata 70. w szczególności dyrekcja Gustawa Hullubka, no to też przeszły do historii, do legendy tej sceny. Tak. Jako taki no, absolutnie fantastyczny czas tego teatru, świetny repertuar, spektakle, wydarzenia, no a przede wszystkim znakomity zespół. A jak to wyglądało od środka, z pana perspektywy? Wie pan, to właśnie było takie nadzwyczajne po prostu, zżycie się kolegów. Myśmy sobie ufali, bo to jest strasznie ważne, jak się pracuje się z kolegą, aktorem, którego pan zna, lubi pan go, ceni pan go i pan ma do niego zaufanie. I pan wie, że pan w scenach z nim, że on panu będzie podpowiedział. Bo ważne jest, że aktor od aktora czerpie coś. Wtedy to się jak gdyby narasta, rośnie, coś się z tego dzieje. I ta prywatność taka nasza była taka, że myśmy, kończył się spektakl i nam się nie chciało iść do domu. Myśmy się nadal gdzieś tam spotykali, nadal żeśmy rozmawiali. Omawialiśmy cudze jakieś tam, znaczy cudze, inne przypadki życiowe i ten, myśmy sobie starali się jakoś pomagać. I to trwało właśnie tyle. No i mieliśmy tego, jak to w każdym, wie pan, zespole, bo to, że się robi coś zespołowo, to nie znaczy, że nie ma tego szefa. Musi być szef w każdym zespole, bo inaczej nie ma zespołu, prawda? I tym szefem był Gustaw Hullubek, tak? Właśnie, a tym szefem był Gustaw Hullubek, tak. I to, no. Miał pan jakieś z nim szczególne doświadczenia podczas pracy pana w Teatrze Dramatycznym? Och, tak, kiedyś, no niestety tak, ale raz przez te 42 lata, raz miałem przypadek, że po prostu nie przyjechałem na przedstawienie. I następne... No to się zdarzało. No tak, ale wie pan, ja bardzo tak zawsze starałem się być zdyscyplinowany. No i następnego dnia przyjeżdżam, a kogo ja spotkałem? Właśnie tego reżysera od Kubusia. Witolda Zatarskiego. Witolda Zatarskiego tutaj na schodach. I on tak na mnie patrzy. Poczekaj, ale jak się czujesz? Ja mówię, no co, no świetnie. Tak. Nie, ale wiesz co, bo stoimy na schodach, żebyś się nie z tego... Nie wiem, co on myślał, że ja może zemdleję. Ja mówię, ale co się stało? No wiesz, żeś wczoraj nie był na przedstawieniu. Ale pan się Nie jego przedstawienie. Tak, ale pan się nie zorientował, że po prostu zapomniał, że... Zapomniałem, tak, wie pan, po prostu zapomniałem, w notesie tego nie miałem, nie zanotowałem wcześniej. No i no to pędem do dyrektora. On wtedy mnie szalenie, mnie łaskawie potraktował, kazał mi wypłacić tam pieniądze na dom dziecka gdzieś tam i tyle, no. Nawet to nie, to było, że tak powiem, no, w zakresie moich apanarzy, więc to... No tak. Z Piotrem Franceskim też jest taka historia, no, że on za spektaklu Hamleta nie... No tak, ale to on zupełnie z innych powodów, nie dlatego, że nie zapomniał, tylko to był taki jego... Kryzys. Nie chcę o wszystkich mówić, bo to różnie się te dzieje toczyły. Natomiast, bo to chcę powiedzieć, bo Gustaw wspaniale przemawia. Fantastycznie przemawia. Rzeczywiście się go słuchało. Nie chcieliśmy się w ogóle wtrącać i mnie przerywać. Więc ja byłem w pewnym momencie w takiej radzie teatru. Tam kilku kolegów było starszych, a ja byłem ten taki najmłodszy. I przyjechała taka komórka ważnych takich z Ministerstwa Kultury ludzi, którzy przyjechali powiedzieć Hullubkowi, że niestety trzeba obciąć mu dotację, bo on za dużo wydaje na ten. No i on takich wszystkich wysłuchał. No i zabrał głos i powiedział tak, że no tam nie będę go parodiował, w każdym razie, że on ma wybitnych aktorów, ale ci aktorzy nie tylko pracują w teatrze, ale pracują w filmie gdzieś nie i czasami potrzebują trochę czasu, więc trzeba ich zastąpić. Powiedział, że ja nie mogę zastąpić wybitnego aktora byle jakim, tylko muszę równie wybitnego. I w związku z czym muszę go czymś zlisić jakoś z tego.
No i na to właśnie potrzebuje pieniądze. No i potem już tam się zaczął opowiadać o tym, co on tam będzie robił i ile to prawda będzie kosztowało. No oni go tak wysłuchali i powiedzieli, no tak, pan dyrektor ma rację, to nie będziemy obcinać panu dotacji. Mówił fantastycznie. No, żeby dzisiaj tak władza postępowała. No tak, tak. No tak. Zagrał pan w przedstawieniu reżyserowanym przez Gustawa Cholubka, które się cieszyło bardzo dużym powodzeniem. Mam na myśli Zemstę. Zemsta, tak. Tam pan grał Wacława razem w dublurze z Olgierdem Łukaszewiczem. Właśnie, że nie. Nie? Ja byłem zaskoczony, bo Olgierd zaczął premierę i, no i w pewnym momencie zostałem wezwany. I pomyślałem, że chce mnie po prostu, wie pan, relegować, czy tam coś tego. I zresztą powiedziałem, że mnie, no ale właśnie grają przedstawienie, to jak ja byłem z dyrektorem rozmawiać, no to przyjdziesz, jak będzie wolny, to ci powie. No, spocony ze strachu przyjechałem do teatru. Akurat miał przerwę, bo on tam rejenta grał. Wszedłem do garderoby, mówię, no teraz ty będziesz grał tego Wacława. Mhm. Tak, ja byłem, że w dublurze, nie. Znaczy, no, rzeczywiście premierę zagrał Łukaszewicz, dlatego w recenzjach... Zagrał premierę i tam parę przedstawień tak, on zagrał. Tak, tak, tak. Ale po jakichś tam tak. Gustaw doszedł do wniosku, że... Tak, tak. No i zagrałem tego mnóstwo. No właśnie. To była postać, to zagrałem bardzo długo, nawet za granicę. Po raz pierwszy pojechaliśmy z pełnym spektaklem. Tak. Bo tak zawsze jakieś tam kabarety były i tak dalej. No obsada była, nie muszę no tak, chyba tak. Jan Świderski, cytować. Tak. Świderski grał Czyśnika, tak. Szaflarska no, grała pod Stolina, no. Zawadzka grała Klarę. No i przede wszystkim to jest z jego powodu też spektakl, który jest w legendzie. Wiesław Gołas Papkina grał. Najlepszego Papkina zagrał. Mm-hmm. No w ogóle nie ma takiego aktora i nie było. Mm-hmm. Miał taką niezwykłą umiejętność, można powiedzieć, że parodiować postacie. Mm-hmm. No, ale w ogóle miał taką wiskomikę nieprawdopodobną, którą ja zobaczyłem po raz pierwszy w Śmierci porucznika. Mm-hmm. No, gdzie tak on tam grał jednego z tych sędziów w stopniu majora. No i jak padło na niego, żeby jak miał swoją przemowę, to podniósł się, stanął, najpierw sobie tutaj rękę przypasowywał tak, prawda, na Napoleona, no i potem podparł się palcem, żeby mieć taką podstawę do mówienia, ale mu się zgiął ten palec, to on drugi palec też mu się zginął, aż mu się wszystkie cztery pozginały i została pięść i wtedy zaczął mówić dopiero. No tak. No, na koniec, jak już skończył, to strzelał obcasami, a miał te ostrogi. Mm-hmm. I potem te ostrogi nie mógł rozerwać, więc tak skacząc doszedł do widownia, oszalała po prostu. No, tak. A jeszcze tak był umówiony z kolegą Ryszardem Baryczem, który grał tego drugiego majora. Ale umiał naśladować lot muchy, znaczy brzęczenie muchy. Mm-hmm. Nabierał powietrze i puszczał. I on wtedy, a Wiesiek wtedy chodził i łapał tę muchę. I nie mógł złapać, ale Rysiek jeszcze potrafił zmienić tonację i z tego latania, że ta mucha tam się złapała w ten. On machał i łapał tego. I potem, wie pan, chodził, co z nią robić, gdzie to wszystko było. Aż wreszcie zainterweniował wreszcie Bardini, bo powiedział, że że to jest niemożliwe. No tak. Ale widownia była szczęśliwa. No a jak właśnie tutaj wspomina pan Wiesława Gołasa, czy innych aktorów wtedy z tego zespołu Teatru Dramatycznego, to czy miał pan takich swoich mistrzów w tym zespole, czy takich koleżanki, kolegów, na których pan patrzy, z którym pan partnerował, z takim poczuciem, że oni są naprawdę wielkimi aktorami, aktorkami. Tak, no po pierwsze, wie pan, jak ja przyszedłem, ja byłem szalenie taki romantycznie nastawiony w szkole. Jak się dostałem do tego teatru i zacząłem tam
już grywać, to właśnie ci wybitni, no siedziałem obok Józefa Nowaka w garderobie, Wojtek Pokora, Wiesiek Gołas, no przede wszystkim Świderski, Holubek, sam no, wie pan, masę tych takich wybitnych kolegów, którzy no jeden to lepiej, drugi tam to lepiej. I oni powiedzieli tak, kolego, forma się liczy, pamiętaj, forma i tutaj tam żadne te romantyczne twoje próby i tak dalej, to nie ma. Formą się gra, no. Mm-hmm. No tak. No i ja byłem strasznie zbity z tropu, wie pan, bo mnie się marzyło, wie pan, takie. No ale nie miałem okazji zagrać w teatrze. I potem już jakoś tak się składało, że nie wiem skąd zresztą, że głównie proponowano mi raczej role komediowe. Mm-hmm. Nie wiem dlaczego. Ani ze mnie komik, wie pan. Poza tym uczyć się grać właśnie komediowo, to dopiero zacząłem się uczyć, jak się gościnnie zaangażowałem do teatru komedia. Tam zagrałem się i tam mnie właśnie koledzy zaczęli uczyć, jak to trzeba grać tę komedię. No tak, no ale tutaj w teatrze dramatycznym no, różnorodny repertuar jest w pana, że tak powiem, do SIE, bo tam z tej końcówki dyrekcji Gustawa Holubka, no takie też są ważne przedstawienia, jak Dwie głowy ptaka w reżyserii Łapickiej. Dwie głowy ptaka gram, ale dopiero po premierze nie można powiedzieć, że to była dublura, tylko był to rodzaj zastępstwa Łapickiego. Mm-hmm, tak. On tam gdzieś, wie pan, no, wychodził tego, ale sobie zaznaczył, że jak będzie miał czas, to wróci. Mm-hmm. Ksiądz Marek Słowackiego w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego, to ważne przedstawienia z czasu stanu wojennego. No i tu właśnie chciałem pana zagadnąć o ten koniec dyrekcji. Bo ja miałem 11 dyrektorów. No tak, no ale jeden został wyrzucony w sposób spektakularny i w szczególnym czasie. No, bo myślę tutaj o Gustawie Holubku. Jak pan pamięta ten moment, ten czas? No, wyobrażam sobie, że to było dla was tutaj bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne doświadczenie. Myśmy protestowali bardzo. I wiedzieliśmy, że to już jest nieodwołalne, ale staraliśmy się. No i co było robić, ale tutaj chodziło o to, to chodziło o ten teatr, jak on się nazywa? Rzeczpospolitej. Tak. Nikt nie chciał wziąć tego. Mhm. I Gawlik powiedział, że on to weźmie pod warunkiem, że zostanie równolegle dyrektorem dramatycznym. Mhm. Jak on przyszedł, to on powiedział tak, że repertuar jest bez zmian, tak jak macie zaplanowane na te dwa, czy tam no, na dwa sezony. Nikogo nie zwalniam, wszystko zostaje tak, jak jest. Mm-hmm. No to nie było o co chodzi, prawda? Skoro możemy grać ten repertuar, nikt nie wie. No i się zaczęło. Najpierw było tak, że koledzy wszyscy, no ci najważniejsi, obiecywali nam, że zostaną razem, tak żeby właśnie być tym. Nawet Holubek powiedział, że on też zostanie. No i, ale potem zaczęło się. No część odeszła. Część odeszła. No ten, już nie pamiętam od kogo, ale jeden z tych. Nie będę już mówił nazwiska, w każdym razie powiedział, że on wychodzi. No to jak ten powiedział, to ten powiedział, następny powiedział, no jak on wychodzi, to ja też wychodzę, a ten, no to wie pan, no nagle się okazało, że nie mamy tych koryfejszych. No. Mhm. No i nawet tam prosiliśmy jeszcze, ale to się nie udało i zaczął się rozpad zespołu wtedy. Mhm. Bardzo to było. Komu to było potrzebne, wie pan, to jest, nawet dzisiaj nie umiem odpowiedzieć. Mhm. Człowiek się domyśla, już jesteśmy, dzisiaj jeszcze jesteśmy w takich przecież sytuacjach, że się dzieją jeszcze gorsze rzeczy. Więc. Mm-hmm. No tak, to bardzo trudny czas dla teatru dramatycznego, te nieudane dyrekcje. A pan, tak jak tutaj patrzę na ten biogram,
nie gra zbyt wiele, bo to takie są właściwie jedna rola w roku, tak mniej więcej. No a później przychodzi Zbigniew Zapasiewicz, prawda? I jest nadzieja, że teatr może się odrodzi. No ale jednak nie udało się. No bo on nie dostał samodzielnej dyrekcji. Mhm. Także on chciał koniecznie być samodzielnym dyrektorem. No i skoro mu to się nie udało, zespół niestety go nie poparł. Wie pan, ja miałem taki moment, że poszedłem do Teatru Ateneum. Mhm. No i dyrektor Warmiński mnie przyjął. Ale w międzyczasie tutaj dyrektorem naczelnym został dyrektor Marszycki. Mhm. I on do mnie zadzwonił i powiedział, ja mówię, że no już jestem tam. No ale przecież możesz odwołać się, no przecież ja tutaj potrzebuję, chcę scalić ten zespół. Także i ja wtedy wróciłem do Teatru Dramatycznego. Ale nie było tam za wiele do grania rzeczywiście. Mhm. No. No tak, to jest taki martwy sezon, jak to się mówi. Także trudno mi powiedzieć, może jakbym został w Ateneum, to może byłoby mi lepiej, ale kto to przewidzi, prawda? No tak. Człowiek się żeni z brunetką, która się okazuje blondynką, czy odwrotnie. No tak. I przychodzą lata 90. Znowuż tam początek jest trudny, dyrekcja Macieja Prusa, tutaj te problemy z metrem. Nie był w formie pan Maciek Prus. Też nam naobiecywał, że się będzie trzymał z nami razem, że ten nie udało mu się, no ale jemu się tak w ogóle nie udało, więc... No ale pan gra tutaj w takich przedstawieniach, które jakoś zaznaczyły się wtedy. Mam tu na myśli Ach, Combré według Prusta, w poszukiwaniu straconego czasu. Mewa Czechowa w reżyserii Andrzeja Domalika, gdzie pan gra doktora Dorna. Z tych przedstawień ma pan jakiś sentyment do tych ról, do tych przedstawień? Nie. Nie. Nie mam. Mhm. Znaczy, wie pan, mam satysfakcję mam jakąś, że gram. Mhm. To jest strasznie ważne, że nie jestem... bo trudno. Człowiek tak się po tym pierwszym rozpadzie tak się czuł jakby wyrzucony. Wie pan, z tramwaju jadącego, nie wiadomo było gdzie, co, jak. A potem to już sam nie wiedziałem, no, co mam ze sobą zrobić. Na szczęście no, były te inne, że tak powiem, środki artystycznego wyrazu. No tak. Tak, ja grałem dużo w radiu, dubbingowałem sporo i miałem... No tam trafił mi się jakiś taki film jeszcze. No w każdym razie cały czas coś robiłem. Mhm. I to było. Poza tym byłem jeszcze, wie pan, asystentem w szkole teatralnej przez 6 lat. Zaczynałem u Kazimierza Rudzkiego. Mhm. To było właśnie ciekawe, że on się zgodził na mnie. I no niestety byłem potem świadkiem no, jego trudnej, tej bardzo trudnej takiej śmierci. Mhm. Potem byłem u Szczepkowskiego, u Ryszarda Hanin i w końcu wylądowałem u Jana Świderskiego. I tam u niego z nim byłem razem przez 4 lata. Mm-hmm. Do końca. A potem sobie nagle zdałem sprawę z tego, że właściwie dlaczego ja mam mówić tym młodym ludziom, pełnym zapału, wie pan, bardzo zdolnym często, jak on ma mówić, jak on ma grać. A co to? Niech sobie robią jak chcą. Ja tutaj nie jestem do tego powołany, nie jest to moja pasja. Ten ostatni czas pana pracy to dyrekcja już Piotra Cieślaka. Pojawienie się tutaj młodych wtedy reżyserów, tam gra pan na przykład u Piotra Cieplaka w Historii o chwalebnym zmartwychwstaniu. Pańskim, to też takie głośne przedstawienie. Mieliśmy wtedy problem z rurą taką metalową, to trzeba się było przez nią przeczołgiwać. No, bardzo efektowna scena, jak pamiętam. Tak. No. No dobrze, to już kończąc naszą rozmowę, chciałem panu zadać takie pytanie no, podsumowujące niejako, tak z perspektywy dzisiejszej, te 42 lata pracy tutaj, to
budzą w panu sentyment, jakieś generalnie dobre wspomnienie, czy jest jakieś poczucie niedosytu na przykład? Poczucie niedosytu jest. Te wspomnienia budzą we mnie no, bardzo różnorakie te odczucia. No, naprawdę okres pobytu za dyrekcji Chorupka był fantastyczny, potem też. No, mnie w międzyczasie, wie pan, w 80 roku podciął bardzo śmierć żony w tej katastrofie. Przypomnijmy może, że żona była stewardesą. Moja żona była stewardesą, tak. I to był wypadek samolotu 82. To miał charakterystyczne takie cztery silniki przy ogonie. No on się zwalił na lotnisko. W tej samej katastrofie zginęła Anna Jantar. To było w tym czasie, kiedy Maciek Prus reżyserował... Operetkę. Operetkę, tak. No i no ciężko mi było bardzo, wie pan. Została mi córka 5-letnia. Wszystko to, co mieliśmy do tej pory, nagle się stało się bez sensu. No bardzo to chyba również na pewno rzutowało na różne moją współpracę. Jakieś no niecały miesiąc temu zgłosił się do mnie dziennikarz. No, powiedział mi tak, że wie pan co, bo tak zainteresowało mnie, ale i moich czytelników pewnie to, że pański ojciec był pilotem myśliwskim, pańska pierwsza żona była stewardesą, pańska druga była tak. Czy pan to sobie to poukładał jakoś tak, żeby to ja wie panie Tomaszu, no gdzie no. W życiu wszystko się dzieje z przypadku, więc co tu można mówić o jakiejś, wie pan, decyzji. Tak. No ale w pana życiu był również teatr dramatyczny i bardzo dziękuję, że mogliśmy pana wspomnień o pracy ja dziękuję, tutaj wysłuchać. Że państwo o mnie nie zapominacie. Ja uważam, że każdy z nas żyje tak długo, jak pamięć o nim. Dziękuję bardzo. Kłaniam się pięknie. Dziękuję państwu.